Witam Cię na kanale Topowe ciekawostki. A dzisiaj odcinek o pięciu największych rybach świata numer 5 Żarłacz Tygrysi, rekin Tygrysi, galeocerdo kubiej, gatunek rekina, największy przedstawiciel rodziny żarłaczowatych i jedyny przedstawiciel rodzaju galeocerdo. Jest stosunkowo dużym rekinem, którego długość może dochodzić do pięciu metrów. Występuje w wodach tropikalnych i umiarkowanych, a szczególnie często spotykany wokół wysp centralnego Pacyfiku. Jego nazwa gatunkowa pochodzi od ciemnych plam lub pasów ułożonych w poprzek ciała, które kształtem przypominają wzór na sierści tygrysa. Wzór ten u starszych osobników staje się mniej wyraźny. Numer 4. Manta, diabeł morski, Manta birostris, gatunek ryby orleniokształtnej, największy przedstawiciel mantowatych. Żyje w morzach tropikalnych wokół południowej Afryki. Od południowej Kalifornii do Peru, od Karoliny Północnej do Południowej Brazylii oraz w Zatoce Meksykańskiej oraz Australii. Najczęściej w wodach przybrzeżnych w pobliżu RAF, czasem spotykana na głębszych wodach. Osiąga długość od 3 do 5 metrów, rozpiętość płetw 7 metrów, maksymalnie 9,1 metra i masę ciała 2 ton, maksymalnie 3 tony. Ma dwie tak zwane Płetwy głowowe po bokach głowy służące do nagarniania planktonu w stronę otworu gębowego. Nie ma płetwy grzbietowej ani ogonowej. Krótki, biczowaty ogon bez kolca typowego dla większości orleniokształtnych. Szczeliny skrzelowe pięć par położone są na spodniej stronie ciała. Samice mają szersze płetwy piersiowe. Żywi się głównie planktonem, ale zjada również małe i średniej wielkości ryby. Numer trzy. Długoszpar, rekin olbrzymi, żarłacz olbrzymi, rekin gigantyczny, rekin słoneczny, Cetorchinus maximus, gatunek dużej, morskiej ryby chrzestnoszkieletowej, jedyny żyjący przedstawiciel rodziny długoszparowatych, Cetorchinidae, zaliczanej do lamnokształtnych. Nazywany czasami rekinem słonecznym z powodu skłonności do wygrzewania się na słońcu tuż pod powierzchnią wody. Największy zanotowany osobnik mierzył 12,27 metrów długości. Większy od niego jest jedynie rekin wielorybi, wraz z którym należą do grona trzech znanych gatunków rekinów planktonożernych. Trzecim jest rekin wielkogębowy. W zapisie kopalnym długoszpar znany jest z miocenu, a może nawet oligocenu. Skamieniałości te są często przypisywane do współczesnego gatunku C. Maksymes mogą jednak reprezentować odrębne, wymarłe gatunki. Numer dwa. Żarłacz biały, rekin ludojat Żarłacz ludojat, karczarodon karczarias, gatunek ryby chrzestnoszkieletowej z rodziny lamnowatych, Lamnidae, jedyny żyjący współcześnie przedstawiciel rodzaju karczarodon, jeden z największych rekinów drapieżnych. Poławiany komercyjnie i sportowo. Ciało krępe, wrzecionowate, silnie umieśnione, osiąga przeciętnie długość do 6 metrów, przyma się do 2 ton, samice większe od samców. Maksymalna potwierdzona długość to 7,2 metry przyma się 3,4 tony. Wcześniej w 1870 roku i w 1930 roku zanotowano dwa osobniki o długości około 11 metrów, jednak wyniki te były później kwestionowane. Numer 1. Rekin wielorybi to gatunek morskiej ryby chrzestnoszkieletowej, jedyny przedstawiciel monotypowej rodziny Rincodontidae, największy przedstawiciel rekinów, łatwo rozpoznawalny po specyficznym ubarwieniu. Jest też największą znaną rybą. Największy wiarygodnie zmierzony osobnik tego gatunku mierzył 18,8 metrów długości. Masa ciała rekina wielorobiego sięga 13,6 ton. Niepotwierdzone dotąd pogłoski mówią o osobnikach nawet 20 metrowej długości, ważących ponad 30 ton. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeśli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subę na kanale. Zapraszam też do obejrzenia innych naszych filmów.